Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was, uczniowie klasy szóstej, na naszej kolejnej katechezie. Na ostatniej mówiliśmy sobie o pięknie patriotyzmu. Bóg, honor i ojczyzna to nie tylko puste hasła wypisywane na sztandarach, ale to doświadczenie życia wielu ludzi, ufamy też naszego, którzy budują tu ojczyznę na ziemi, choć ciągle myślą, że są powołani do ojczyzny w niebie. Dzisiaj kolejny ważny temat o świadkach wiary w Polsce wczoraj i dziś. Pomódlmy się, byśmy potrafili ten temat zrozumieć, przyswoić, przede wszystkim w tym temacie usłyszeć słowo Boga i zaproszenie Pana Boga, byśmy byli Jego świadkami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochani, by nie wydłużać, a zainteresować. Pan Jezus zostawiał nam różne obietnice. Wiemy, że traktujemy Jego słowo bardzo poważnie. Że Pan Jezus nie rzuca słów na wiatr. Ale także zostawił nam słowo trudne. Mnie prześladowali, mówi. Mnie prześladowali, mi dokuczali. Mnie próbowali zniszczyć. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Wśród Jego uczniów, apostołów, tylko jeden nie zginął śmiercią męczeńską, święty Jan. Dożył starości, a wszyscy inni ponieśli śmierć dla imienia Jezusowego. Apostołowie, którzy też są męczennikami, bo wyznawali wiarę w Jezusa. Wiemy, że Kościół przeżywał różne trudne okresy, choćby nawet pierwsze wieki prześladowania w Cesarstwie Rzymskim, ale i później. I wielu przeciwników walczyło z Kościołem, choćby nawet, dziś o tym powiemy, wielki dramat II wojny światowej. Wielki dramat także dla Kościoła, bo wiara w Boga i zaufanie Bogu było niewygodne tym, którzy chcieli być jak Bóg, a byli tylko ludźmi. Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś. Pierwsza taka oś czasu. Znam sam różne daty, takie przypadkowe, które mi się wymyśliły i widzimy, można powiedzieć, taką sztafetę pokoleń. Wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rodzice przekazują swoim dzieciom, dzieci swoim dzieciom i tak dalej. To wszystko zmierza. Sztafeta pokoleń u nas w Polsce od momentu chrztu, 966 rok, choć wiemy, że światło wiary na ziemiach od czasu przyjścia Jezusa. Pełnia objawienia, Chrystus nam mówi o Bogu, Ojcu, Jego Królestwie, posyła apostołów, by głosili dobrą nowinę. Sztafeta pokoleń. I dochodzimy do ważnego roku 2020 i takie prowokacyjne pytanie, to patrz, czy to ty? Czy i ty w tej sztafecie jesteś, w sztafecie świadków wiary? Bo mówienie o świadkach wiary nie jest tylko po to, by coś więcej o nich wiedzieć, ale by się z nimi utożsamiać i również być świadkiem wiary, by ten temat za kilka lat dotyczył także mnie i ciebie. By następne pokolenie mogło się uczyć, a mój dziadek, pradziadek, ktoś tam ksiądz żyjący w takich latach, on jest przykładem wiary. I słowo z Ewangelii według świętego Mateusza, aby ludzie widzieli, widzieć.
obserwować. Ludzie nas obserwują jako wspólnotę Kościoła, by ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Wy jesteście światłością świata i by ludzie widzieli wasze dobre uczynki, tak jak patrzy się na światło w świecie, w którym jest tyle ciemności, zła, nienawiści, niepokoju, wojny, kłamstwa, zdrady. W tym świecie mamy być światłem. Ludzie mają na nas patrzeć, widzieć miłość, dobro, piękno, prawdę, uczciwość, szacunek, wierność i chwalić Ojca, który jest w niebie. Nie nas, ale Ojca, który jest w niebie. To jest ważne wezwanie Ewangelii. Na ziemiach polskich już od samego początku, bo w 1003 roku, 5 braci zakonnych poniosło śmierć męczeńską. Ci braciszkowie, którzy wybrali życie trudniejsze, związane z pokutą, umartwieniem, modlitwą, ciężką pracą, komu oni przeszkadzali, komu przeszkadzali, nikomu. Jednak byli wierni Chrystusowi, to przeszkadzało. Ponieśli śmierć męczeńską, pierwsi polscy męczennicy, później wiemy, i święty Wojciech, i święty Stanisław, biskup męczennik, patronowie Polski. Ale także dochodzimy, i to chciałem się tu zatrzymać, do dramatu II wojny światowej. Ktoś powie, że to było objawienie piekła i zła na ziemi. Ciężko nam sobie to wyobrazić. Dramat II wojny światowej trochę widzimy na filmach, choć jest to zawsze film, ale są zdjęcia, są nagrania, obozy, śmierć na ulicach, getta. Nienawiść, dramat wojny, oby nigdy nie powtórzył się. I co się dzieje w takich trudnych czasach? Ktoś powie, Panie Boże, ale czemu Ty takie czasy dopuściłeś, że to kara nie? Ale w takich trudnych czasach, tej ciemności rozbłyska światło wielu świadków wiary, w tym 108 męczenników beatyfikowanych 3 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II. Jednocześnie 108 osób idących za Chrystusem, a wśród nich 3 biskupów, 52 księży diecezjalnych, 26 zakonników, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich, osoby wszystkich stanów, świeccy duchowni, zakonnicy, biskupi w różnych liczbach, a wśród nich 5 chłopców nieduchownych związanych z oratorium poznańskim, błogosławiony Czesław, błogosławiony Edward, Franciszek, Edward i Jorogniew, którzy oddali swoje młode życie, będąc wiernym Chrystusowi, zaangażowanych, normalnych, młodych chłopców, ministrantów, kochających Boga i ludzi, chcących dla kogoś zrobić coś dobrego. Zapytamy się, a komu oni przeszkadzali? Nikomu. A teraz drugie pytanie, czy ich śmierć, czy to męczeństwo jest porażką? Czy to jest porażka? Po ludzku jest to porażka, bo skończyło się życie, może za wcześnie, a powinno jeszcze trwać. Lecz posłuchajmy Apokalipsy według świętego Jana. Jest triumf wybranych, wielki tłum w białych szatach i pyta się Jan, a ci w białe szaty przyodzieni kim są? I odpowiedź. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć oddają Bogu. Po ludzku to może być porażka, lecz osiągnęli chwałę nieba. Oddali życie za Boga, za wiarę. Ja i ty może, choć nie wiemy tego na pewno, w życiu nie będziemy musieli oddawać życia fizycznie.
No ale czy mam odwagę uczynić znak krzyża, przyznać się? Czy mam odwagę skutecznie walczyć ze złem tam, gdzie je widzę? Czy mam odwagę czynić dobro? Czy jestem świadkiem Jezusa? Czy idę za nim odważnie? Czy jestem tchórzem? Czy wolałbym się schować, by mnie nikt nie widział? I powiem, ja go nie znam, nie wiem, kto to jest. To ważne. Być świadkiem, bo świat potrzebuje świadków. Ludzie wokół nas potrzebują świadków. Wy potrzebujecie mojego świadectwa, mojego dobrego życia i ja potrzebuję Twojego dobrego życia. Nawzajem musimy się motywować, zawstydzać, mobilizować, byśmy szli za Chrystusem. To jest najważniejsze, bo to jest wiara, droga za Chrystusem. I nieraz ta droga jest ciężka, trudna, związana ze łzami, cierpieniem, bólem, to my z niej nie schodzimy, bo nas prowadzi Jezus. I ostatnie. Takie greckie słowo martyr. To jest słowo, którego używano, określając i świadków, ale także męczenników. Jedno słowo łączące te dwa pojęcia, i świadek, i męczennik. Czy jestem gotowy do poświęceń dla Jezusa? Odpowiedz sobie na to pytanie na tej katechezie. Dziś wam odpuszczę zadanie domowe, byście się nad tą treścią też mogli zastanowić, a na następnej lekcji online zobaczymy się, porozmawiamy o następnym temacie, ten też sobie podsumujemy. Podziękujmy Bogu za światło wiary, tą sztafetę pokoleń, świadków, mężnych świadków Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni męczennicy II wojny światowej, módlcie się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa.